Kolejna inwestycja, którą pilnujemy na terenie gminy Zalesie, ruszyła, praktycznie jest na ukończeniu przebudowa drogi w Kijowcu w PGR-ze. No właśnie, kilka zdań o tym, skąd ta inwestycja, ile kosztowała, skąd pomysł, na czym polega zakres tych prac, kto je wykonuje. Tak, dokładnie. Realizujemy taką inwestycję jak budowa drogi gminnej w miejscowości Kijowiec PGR. Jest to inwestycja, na którą gmina złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Bardzo mocno liczymy, że to dofinansowanie otrzymamy. Wykonuje tą inwestycję firma Tredrom, ale nie tylko, bo jest też firma pana Karpińskiego, który wykona oświetlenie tej drogi. Jest to w dwuetapowym podziale w zakresie. Dlatego drogę wykonuje firma Tredrom. Jest już praktycznie na ukończeniu. Pewnie za chwilę będziemy mieli już położony nowy asfalt i chodnik dookoła tej miejscowości, można powiedzieć w środku tej miejscowości, w tym miejscu, gdzie mieszka najwięcej mieszkańców tej miejscowości, gdzie jest najbardziej uczęszczana, a do tego oświetlenie uliczne. Można jeszcze nie w całej miejscowości to oświetlenie uliczne, ale myślę, że w przyszłości też doczeka się kolejnych punktów oświetleniowych, tak żeby cała miejscowość zyskała to oświetlenie nowej generacji typu LED. Wartość inwestycji? Tak, wartość inwestycji, powiem o całości, jest to niespełna 650 tysięcy złotych. Dodajmy również, że inwestycja prowadzona w miejscowości specyficznej, jak sama nazwa wskazuje, Kijowiec PGR. Byliśmy, nagrywaliśmy przebitki, które teraz widzowie widzą. Są bloki osiedlowe, jest zabudowa zwarta. Warto też wspomnieć, panie wójcie, chyba, i o tym, że chodnik to również chodnik prowadzący do przystanku, jak i również powstaną perony pod komunikację publiczną. Tak, dokładnie miejscowość Kijowiec, jak sama nazwa wskazuje, jest to miejscowość po byłym gospodarstwie PGR, aczkolwiek mieszka tam bardzo dużo ludzi, bardzo dużo osób, które no, gdzieś tam pozostały, gdzie pracowały w tych gospodarstwach, dzisiaj mieszkają tam. Wiadomo, że tych gospodarstw już nie ma, aczkolwiek ludzie zostali w tej miejscowości. Napłynęły też nowe osoby, które kupiły gdzieś tam to mieszkanie i tam mieszkają. I myślę, że będą zadowolone z tego, że taką inwestycję realizujemy. Tak powstaną też dwa przystanki. Jeden na początku miejscowości, jak tylko rozpoczyna się ta miejscowość. Będzie też on, ten przystanek wraz z peronem służył do obsługi komunikacji. Dla pobliskiej miejscowości Kijowca Kolonii, tak, tam też mieszkają osoby w pobliżu, też będą mogły skorzystać z tego. Ale także przystanki, bo wiadomo, że dowożone są dzieci z tych miejscowości do szkół, także też w bardzo, myślę, że dobrej lokalizacji, żeby te dzieci też na po prostu w okresie jesienno-zimowym nie stały pod gołym niebem, aby mogły się schronić czy przed deszczem, czy przed śniegiem. To oczywiście poprawa bezpieczeństwa drogowego. Wiadoma sprawa, że chodnik, bezpieczeństwo przede wszystkim, i jeśli ci mieszkańcy nie będą musieli poruszać się po asfalcie, po trakcie jezdnym, na pewno zwiększy to bezpieczeństwo tej miejscowości i osób z nich korzystających.